Yoshida? Ach tak, Tomek Kwiatkowski, wielkie brawa, niech ma. Fajnie. Fajnie, fajnie. No, no co by dużo nie mówić, no to faktycznie Gruziąc to jest wyjątkowe miejsce na mapie polskiej komedii. Pamiętam was jeszcze, w sumie ja występowałem tu 2 lata temu. Ciebie, ziomek, też pamiętam. Dalej siedzi. Z komisji kontroli żartu. Nic się nie zmienia w Grudziądzu, ale jest dobrze, naprawdę jest dobrze, dobrze, ale pozycja otwarta. Słuchaj, nie zaczniemy, dopóki nie będziesz wyglądał tak. Dajesz, dobrze, okej, jest okej. A co mogę powiedzieć? Od ostatnich 2 lat dużo się zmieniło, no, kupa ciężkiej pracy wsadzonej no, w stand-up. Okazało się nawet, że ludzie już zaczęli mnie rozpoznawać w Trójmieście, jestem wiadomo z Gdyni. Ostatnio byłem na imprezie z Lotkiem w Sopocie. Jakby. No nie, stoimy sobie pod jednym klubem i obczaja nas 2 bramkarzy. Tych selekcjonerów pod wejściem, wiadomo, sopockie skurwysyny szerokie, że nie wiadomo, gdzie jeden się kończy, a drugi zaczyna. Nie? No i wiadomo, że ochroniarze powinni wyglądać groźnie, ale oni wyglądali po prostu jakby uciekli z kreskówki. No mówię, ten bardziej inteligentny, no patrzę, magister obsługi pieczątki. Naprawdę. Magister. No i drugi, jeszcze większy od niego, który no trochę wyglądał jakby się pokłócił z oczami, bo stoi tam. Śmiejecie się, ale wyszliśmy we 2 na jedną dychę. Tylko że, jak już słuchajcie, jak już byliśmy na linii z chłopakami, no to właśnie ten Zezik tak obczaja chyba mnie, w sumie. Nie wiedziałem, czy patrzy na nasze buty, czy kurwa na listwę na suficie. I w pewnym momencie tak mi zagrodził drogę, tak o! Adam Van Bendler? I tu mnie zaskoczył pozytywnie, naprawdę pozytywnie, tak patrzę na Lotka, mówię, i co gruba się, można? No i ja podchodzę do niego, mówię, to ja, co tam? Nie wejdziesz w czapce. No co za typ. Ale i trudno, już nie było mi do śmiechu, słuchajcie, nie dość, że musiałem zanieść czapkę do szatni, jeszcze zapłaciłem 5 zł. Jeszcze nie wiecie, ale jak ja muszę ściągnąć czapkę, to dla mnie impreza kończy się o 21. Jakby... Ja wiem, co jest. Skurwysyny, tu ziomek. Najgorsze jest to, że to już nawet nie są za kola, to jest po prostu za dupie. Ja, taka jest prawda. To wyglądam jak strach na wróble, normalnie. Tylko wytłumaczcie mi jedną rzecz. Naprawdę, dlaczego fryzjer za każdym razem zostawia mi tą myśl pizdę z przodu? Co to jest? Patrz, o. Przecież ty ostatnio mnie opierdolił po prostu jak barana, nawet nie założył tej nakładki na maszynkę. Było tylko takie, okej. Okay. I teraz, a musicie mnie zrozumieć, polazłem do tego klubu też, myślałem, że może poznam jakąś pannę, od 5 roku nie mam dziewczyny, tylko jak na wejściu zajebali mi czapkę, byłem lekko podpity, wkurwiony i w tańcu wyglądałem mniej więcej tak. Mówię, Lotek, przecież wyglądam jak pedał, kurwa. Na chuj się gapisz.
pedale. Jakby, tylko to, co jest niesamowite, to to, że no w Grudziądzu pierwsze, drugie rzędy to są zawsze bardzo ładne, przede wszystkim naturalne dziewczyny, ale słuchajcie, te sopockie lambadziary, to jest coś niesamowitego. Same te sztuczne rzęsy, które mają, to są tak długie, że tam można tylko szaszłyki naprawdę na to nabijać. A, absolutnie. Śmiejecie się, ale trzymać japę nad grillem pół godziny, warzywa same dochodzą, naprawdę. Ja się zastanawiam, jak one się malują u jednej na chacie, jest taki bifor, jak wygląda rozmowa między nimi. Jest tak przed lustrem, tak, Paulina, co dzisiaj ubierasz? Cukinie, kurwa! No bez kitu. Tak to wygląda. Ale prawda jest taka, że wszystkie dziewczyny, które malują się do klubu, zawsze wyglądają pięknie, jak te wszystkie pipki z Instagrama. Do północy. Dlaczego? Bo po północy, jak już wjedzie morzaj, to z lewej, z prawej woda i wszystkie już są takie, jak wyglądają, jak ciotki z imienin, po prostu. Już mają to w piśnie. Wtedy, jak się tusz rozmarzy, jest taki make-up a la Zorro, nie? I już wszystkie później buchiem idą do baru jak krab, kurwa, na tym, po prostu. I wtedy na parkiecie występuje coś takiego jak zalotne spojrzenie. Ja szybko pokażę, dziewczyny, tak właśnie wyglądacie i takie macie spojrzenia. Teraz przez chwilę będę dziewczyną, żeby to dobitnie pokazać. No dobra, jestem, tańczymy, tu są moje koleżanki, no i tam... W sensie nie wiem, co tam sobie myślicie, ale podejrzewam, że to jest... No i wiadomo, ja gdzieś tam się wyłaniam z tłumu nagle... No i wiadomo, słuchajcie, koleżanki już widzą wszystkie, spierdalają, ale ona jeszcze nie wie, jest takie ho, 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 ho. Chyba ktoś się czai za moją dupką. I wtedy jest takie szybkie, zalotne spojrzenie, to wygląda mniej więcej tak, jest takie ah, ha, 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 ha. Spierdalamy. Słuchajcie, tak się kończy każdy mój romans na parkiecie. Absolutnie. Próbowałem też tańczyć od tyłu. Nie, jakby od tyłu mam przewagę, bo nie widać mojej mordy, te rzęsy też tak wszystko do połowy jest widoczne. Jakby ja totalnie nie nadążam za tymi waszymi dupami. Słuchajcie, wy się tak szybko ruszacie na parkiecie, że mogłybyście rozrabiać zaprawę na budowie. Mówi, ja pierdolę. Jak tu się w ogóle do tego przyspawać? Kalibrowałem chyba z 20 minut, mówię, chuj, wabank, wchodzę. Puff, jest takie... Mówię, ja pierdolę, co ja robię w ogóle. Jeszcze, słuchajcie, wy jeszcze tak nisko schodzicie z tymi dupami po same kafelki. To jest jakiś test na męskie ścięgna, to będzie mój mąż, kurwa. Po same obcasy zszedł, jest taki, ała, co robisz, moja kostka, ała, kurwa. No, bo się... I teraz już na bank wyglądam jak pedo. Absolutnie. I teraz to, co jest ciekawe w klubach, to jest to, że przynajmniej w Sopocie, nie? Że wszyscy tam muszą pokazać, jak dużo mają hajsu. Zawsze są miśki po 150 kilo i nie można przyjść w normalnym t-shircie białym, nie? Tylko zawsze muszą być półmetrowe napisy na klacie Emporio, Lacoste. Słuchajcie, widziałem typa z tak wyjebanymi krokodylami na butach, że nie widziałem, czy mnie kopnie, czy mnie ugryzie, kurwa, zaraz. Na tym. Wszyscy tam mają hajs, wszyscy wyglądają jak nadziani po prostu. Ja się jeszcze zastanawiam, bo jest coś takiego, jak się zamawia flachę w Sopocie, nie, do tej wiaderko, to zawsze do tej flachy jest dołączona taka petarda. Słuchajcie, sztuczne ognie, ja takimi napierdalam w Sylwestra po prostu wszystkich, kto tam razi. Oni powinni wziąć takiego korsarza małego i z tej loży wypierdolić na parkiet, po prostu od siarki, tak. Ja pierdolę! Patrzcie tam! Mają hajs! Emporio! No. Powiem wam szczerze, jak ja się chcę przekonać, czy jestem już wystarczająco najebany w klubie, to zawsze wybieram jednego miśka, największego z największym napisem, przywódcę stada, kurwa. Idę na koniec sali i czytam. A, R, M, A... N-I-A, jebać, jeszcze dwa piwka. Jeszcze ogarniemy. I słuchajcie, gdzieś tam jest druga, trzecia w nocy, może, już i wreszcie rozpoznała mnie jakaś panna, słuchajcie. Ja nie mam nic naprawdę do powiększanych piersi, do powiększanych ust, ale słuchajcie, przychodzi, idą w moją stronę po prostu dwie takie kiełby wyjebane. Jej, naprawdę, jej usta wyglądały jak kapok, kurwa, nie do podtopienia, po prostu w wannie. Naprawdę. Tam było więcej tego jadu, niż kurwa u kobry płynie w... Co się podchodzi? O, Adam van Bendler.
Świeżo robione, ładne? Wy nie. Słuchaj, jakbym chciał zobaczyć pizdę nosorożca, to bym sobie włączył Animal Planet. Dziękuję bardzo. Dobra, dobra. Teraz się śmiejemy, a właśnie tak poznałem moją byłą. Ale do mojej byłej jeszcze wrócimy. Niedawno dostaję telefon od mojej mamy. Słyszę, syneczku, czeka nas bardzo ciężka rozmowa. Zapraszam do domu na zupę. Nie mieszkam ze starymi, przyjeżdżam na chatę. Tam w salonie siedzą. Za stołem mama, tata. I widzę, moja mama ma taką minę. I mój ojciec taką. Mówię, matko boska, zaraz sprzedadzą mi jakąś bombę, kurwa. Pewnie jestem adoptowany. Patrzę, że ja nawet nie mam twarzy tego człowieka. Wyprędzaj pana Mirka, kurwa. I wreszcie moja mama mówi, syneczku, wychowywaliśmy cię z tatusiem najlepiej, jak się dało, ale na pewno nie tak, żebyś wchodził na scenę i mówił, że ojciec uderzył cię kutasem w czoło. Ale to nie jest tak, to naprawdę to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem to jako żart. To są autentycznie pretensje mojej mamy, naprawdę. Wiecie, co się stało? Najgorsza rzecz na świecie. Moja mama założyła Face'a. Ja od wielu lat powtarzałem mojej mamie, na wszelki wypadek mówiłem, mamo, pamiętaj, że jakby co? Facebook kosztuje. To jest 20 zł dziennie, trzeba to brać na fakturę. Naszej rodziny nie stać na takie rzeczy. Chuja! Kiedyś sąsiadka przyszła na kawę, pomogła mojej mamie. Puf, patrzę, któregoś dnia zaproszenie do znajomych. I mało tego, moja mama zaczęła chodzić na moje występy, zaczęła mnie lokalizować, słuchajcie, po fejsie. Najgorzej, jest tak, w Gdyni miałem premierę nowego programu i w środku występu po prostu zaschło mi w gardle. No nie, biorę coś do ręki, chciałem się napić, patrzę, a to słoik z pulpetami. Wy gdzieś tu jest, kurwa. No ale nie mogłem przejrzeć mordy do mamy, więc jadę ze swoim programem i w końcu, mniej więcej w połowie występu, usłyszę, pada pierwszy strzał. Nie garb się. Zdejmij tą czapkę. Dychę za browara chyba was popierdoliło. Nigdy w życiu. Nigdy tyle nie dam. Słuchajcie, moja mama heklowała mój występ po prostu. Najgorsze jest to, że moja mama wlazła też na YouTube'a. I moja mama się obraziła, no bo w tym filmiku opowiadam, że jak miałem 8 lat, no i mniej więcej gdzieś tam w środku nocy wybudziłem się w moim łóżeczku i za ścianą słyszę jakieś piski, trzaski. Pierwsza myśl, wiadomo, wilki. Nie. Borsuki, kurwa. Tylko wiecie, ja nie wiedziałem, co się dzieje, ale byłem bardzo przerażony, więc chciałem po prostu pójść do moich starych, położyć się pomiędzy, jakby i zasnąć, nie? Nie. Wielki błąd. Wielki błąd, bo jak delikatnie uchyliłem drzwi do sypialni, tam... Słuchajcie, to, co tam zobaczyłem, na pewno nie było masażem. Słuchajcie, ja nie jestem głupi. Ja wiem, że tak nie wygląda masaż, to jest po pierwsze. Natomiast wtedy tego nie wiedziałem kompletnie, więc jakby wiecie, wbiegłem w ten pokój, jeszcze chciałem się przytulić do ojca w tej pozycji, więc jeszcze krzyknąłem takie, tato! Przez to, że ojca było takie, ha? Słuchajcie, nie. Ja nie mówię, że to było mocne uderzenie. Czy ogłuszyłby karpia? Nie wiem. Nie wiem. Jedno jest pewne, po to zostałem komikiem też, żeby opowiadać takie, no głupoty jednak mimo wszystko, bo jest trochę żenująco, wy się śmiejecie, mi też jest miło, nie? Jakby chuj, że oko zawiło dwa dni. Nie o to chodzi. Ale no później już było trochę gorzej, bo jak już kumałem, o co chodzi w seksie, no to dupnąłem starych w pozycji na misjonarza. Każdy wie, o co chodzi, nie? Jakby ojciec leży na matce, jeszcze taki wyluzowany tam. Wszedłem w ten pokój i pytam się, gdzie jest pilot? I mój ojciec w ogóle nie połapał, słuchajcie, i się przestraszył i zaczął improwizować w stresie, bo zrobił taki tylko... Co mówi, synek, mamusia umiera, trzeba reanimować. Moja mama tylko leży, mówi, Bogdan, ty jesteś jebnięty, złaź ze mnie! Złaź! Mówi... Cicho.
będzie miał traumę. I teraz co mój tata sobie myślał w tym wszystkim? Bardzo dobra logika, że wyjdę do tego pokoju, powiem, co mamusia umiera. A, dobra, to ja idę spać. Okay, jakby... No niekoniecznie, słuchajcie. Niekoniecznie. I teraz moja mama jest przekonana, że po prostu jeżdżę po Polsce i pierdolę głupoty, bo ich nienawidzę. A wcale tak nie jest. Ja zawsze będę podkreślał, jak bardzo kocham moich starych, niezależnie od tego, co się dzieje. Też pamiętam, że się strasznie przeraziłem za dzieciaka, bo podsłuchałem rozmowy kiedyś mojej mamy z sąsiadką. I moja mama mówi do niej, teraz mniej więcej cytuję: nie uwierzysz, Teresa, ale mam Hashimoto. Wiecie, co to jest mniej więcej Hashimoto? Wiecie? Tak? No właśnie, kurwa, ja nie wiedziałem, byłem zajarany, myślałem, że dostanę rower górski. Czekajcie, fazy. Naprawdę. Dla mnie Shimano, Hashimoto to jest jeden chuj, naprawdę. Zastanawiam się tylko, czy to jest 18 przyrzutek, 21. No wreszcie będę jeździł dookoła bloku, nie? I teraz przychodzą moje urodziny, dostałem jakiegoś pieprzonego Himena. Poszedłem z pretensjami do mojej mamy, mówię, gdzie jest moje Hashimoto? Co to jest za gówno? No nie? I wtedy moja mama wytłumaczyła mi i mówi: nie, nie, syneczku, Hashimoto jest we mnie. No przyśniło mi się, że moją matkę opętał jakiś japoński kurwa demon. Jak ja mam być, słuchajcie, jak ja mam być normalny, kiedy doświadczałem takich dziwnych rzeczy jakby w dzieciństwie. W ogóle to też jest ciekawe, że mój ojciec, no, przez całe życie bardzo wierzy w magiczne właściwości cebuli. Nie wiem, czy mamy tu jakichś cebulomaniaków, ale mój ojciec po prostu katował mnie tymi kanapkami z cebulą przez całe dzieciństwo. Gdyby mój tata był znachorem w Gdyni, cebulą leczyłby kurwa wszystko. Naprawdę. AIDS, wampiry, garba, dwa plastry na czoło, wypierdalaj, mamy cud. Następny. Zapraszamy następnego pacjenta. Naprawdę. I teraz to ja padłem ofiarą tej cebulomanii, bo mój ojciec nie robił mi takich normalnych kanapek, zwykłych, tylko on do kuchni wchodził z całym chlebem jak Janosik, kurwa. Teraz nie wiadomo, czy tą pajdą zapierdolić Kaina, słuchajcie, grać w futbol amerykański, czy się po prostu przespać na tym i zawsze jeszcze na tej wielkiej pajdzie był wołający o pomoc, plaster cebuli, puf, i wszystko pod kołdrą z majonezu. Żyj, synu, to zdrowie. Jeszcze mój ojciec patrzył mi na ręce jak kafelkarzom, jak kiedyś przyszli. Więcej fugi. Więcej fugi. No i teraz słuchajcie, ja się zawsze modliłem nad tymi kanapkami, bo nie byłem w stanie fizycznie ugryźć takiej pajdy. I tak chyba przez 5 lat, aż do jednego dnia, kiedy mój ojciec musiał wynieść śmieci. I to dało mi od losu całą minutę, słuchajcie, jak mój ojciec zniknął w klapkach. No to co mogłem zrobić z tą kanapką? No wyjebałem ją po prostu za szafkę, słuchajcie. Zrobiłem wielki błąd, bo wziąłem i tak. Wrzuciłem kanapkę za szafkę, dopchałem jeszcze widelcem, słuchajcie, mówię, kurwa, nigdy nikt się nie skocha. Dlaczego ja tej kanapki nie wypierdoliłem za okno? Dlaczego za szafkę? Słuchajcie, ona tam dalej w dalszym ciągu zalega. Przecież później przez 2 lata żyłem w stresie, że mój ojciec odkryje tą kanapkę i mi zwyczajnie wpierdoli w tym wszystkim. I 2 lata w paranoi, słuchajcie, codziennie rano wracałem do tej kanapki jak do rannej wiewiórki za blokiem i patrzyłem, jak porasta nową pleśnią, futrem wręcz tam i wreszcie wjeżdża remont, miałem jakieś 2 lata. Oglądam telewizję w salonie, słyszę tylko w kuchni takie... Bogdan, tu jakiś nietoperz zdechł, wypierdol ta! I mi się upiekło. Ale teraz sobie pomyślicie, że mój tata jest jakiś głupi. Nie jest tak. Wiadomo, że w tych żartach, no to trzeba to trochę podkoloryzować, żeby jakby postaci były bardzo bardziej wyraziste. Natomiast mój ojciec przez całe moje dzieciństwo, słuchajcie, jak już leżałem w łóżku, bo ja musiałem chodzić spać punkt 19, także byłem kurwa bardzo wyspany ogólnie. Jak już tak leżałem punkt 19 w moim łóżku, to mój ojciec przychodził i takim tradycyjnym gestem ojca z lat 90. na dobranoc mówił mi: twarzą do ściany i spać! Słyszeliście ten tekst kiedyś? Słuchajcie, to było moje dobranoc lat 90. Po prostu ja widzę, jak jeszcze jaskółki wiją gniazdo w oknie, kumple grają w piłę, a ja leżę kurwa i patrzę w ścianę. Mówię, to jest po prostu... Tylko żeby nie wyjść na frajera jakby w szkole, no to jedyne, co mogłem zrobić, to podsłuchiwałem, co moi rodzice oglądają w drugim pokoju. Wyłapywałem te teksty, na przykład, hej, a pamiętacie, jak powiedział hasta la vista?
Jakby chuj wie, co to znaczy, ale... Nie? No i słuchałem tylko, co moi rodzice oglądają. I kiedyś był taki serial Sfora. Kojarzycie? Tak, no właśnie, to taki detektywistyczny i był taki odcinek, gdzie jakaś kobieta utonęła, nie? Jakby trup, no trup normalnie i dwóch policjantów stoi nad nią i taki jest dialog, nie? Że tam denatka lat 19, przyczyną był gwałt, morderstwo, pobraliśmy wymaz z pochwy i próbki spermy. No ja tak leżę w tym łóżku, mówię, dobra, wymaz z pochwy i próbki spermy. Tylko za chuj, ja nie wiedziałem, co to znaczy, nie? Na drugi dzień wstałem z tą cebulą, kurwa, w zębach, poszedłem, słuchajcie, do szkoły i musiałem gdzieś sprawdzić ten tekst, no nie? Więc jak była sklepik szkolny, tam dzieciaki stoją w kolejce, kupują drożdżówki, baba wisi w okienku, nie? I podchodzę i sprawdzam tekst, jak taki mały klip po prostu. Macie wymaz z pochwy? Ta baba wisi i mówi, wypierdalaj gamoniu, dzieciaki mi straszysz! Wąd stąd! Mówię, dobra. Wrócę. Poszedłem na biologię, ktoś tam przyniósł liście, ktoś przyniósł kasztany, ja nasypiałem piasku z piaskownicy. Mówię, ej, mam próbki spermy. Patrzcie. Zobacz. Jakiś kolega się nachylił, ja tam ha! No to już wiecie, że kolegów to ja za bardzo nie miałem w dzieciństwie. No niestety. No byłem takim trochę jebniętym człowiekiem. No byłem, no. Dalej jestem, ale... No nie miałem faktycznie za dużo znajomych w szkole. Miałem jedną koleżankę, Patrycję, z którą bujaliśmy się na składakach przez całe dzieciństwo. Chuj, nie było Hashimoto, były Wigry 3. Na czymś trzeba było jeździć, umówmy się. I my mieliśmy taką zabawę, że był blok i zjeżdżaliśmy z górki. Bez trzymanki. I zamykaliśmy jeszcze oczy w tym wszystkim, no nie? I którejś niedzieli zjeżdżamy, słuchajcie, jestem w połowie górki. Zamykam oczy, puszczam kierownicę, tutaj wiatr w uszach, nirwana i słyszę, że Patrycja z tyłu krzyczy do mnie, brawo! Brawo! Mówię, dobra, chuj, dzisiaj biję ten rekord, słuchajcie, zjeżdżam dalej i w pewnym momencie to, słyszę, że tutaj nadjeżdżają samochody. Otwieram oczy, jestem na środku skrzyżowania, Patrycja po prostu krzyczała, w prawo! W prawo! To jest cud, że przejechałem przez to skrzyżowanie, auta mnie w ogóle nie ścięły, słuchajcie, uderzyłem w krawężnik, wylądowałem bezpiecznie mordą w pokrzywach, puf, po prostu na tym. I teraz jak w cyrku, Patrycja cudem też nie rozjechały jej te auta, wjeżdża mi w dupę, puf, na Supermana, słuchajcie, złamała rękę. I tu przestało być śmiesznie, wszystko moja wina niestety jest tak, Patrycja jak w Wietnamie, drze mordę, ja na tym krawężniku tam, ała, bolą mnie tylko łokieć, słuchajcie, wszystkie te stare baby wybiegły z bloku i lecą tam do Patrycji, no nie? Wszystkie, reszta na balkon, mój ojciec też wyszedł na balkon, tak patrzy i mówi, dajcie jej cebuli! Cebuli dajcie! Słuchajcie, gdyby mój ojciec miał 2 minuty, gdyby mój ojciec miał 2 minuty, to by po prostu zbiegł na dół, położył jej 2 plastry na czoło. To cud! Nie wzywajcie karetki! Ale nie, no mojego ojca nie było na chacie wtedy, więc jakby, no mówię, te wszystkie baby wbiegają, patrzą na tą Patrycję, mnie wszyscy mają w piździe, ja tam tylko siedzę na tym krawężniku, no taka prawda. No i wreszcie jedna wyłania się z tego tłumu, tak patrzy na mnie, mówi, Jezus Maria, zobaczcie, co on ma z twarzą! Co myślę, ty kurwo. Znaczy, ja nie miałem nic z twarzą. Taka jest prawda, jak uderzyłem w ten krawężnik, to mi czapka spadła i tak siedziałem. I teraz, ale w dalszym ciągu niestety wszystko moja wina. Jakby przyjeżdża karetka, zabiera Patrycję, jej mama, jadą na sygnale do szpitala. No jest po prostu masakra. Sam zostałem na tym krawężniku, a jeszcze z tym łokciem. I przybiega kto? Pan Mirek. Tata Patrycji i chuj wie, czy nie mój stary przy okazji. Bo jakiś taki podobny jest niestety koleś i on nie wiedział, co się wydarzyło kompletnie, więc w stresie podbiega do mnie, łapie mnie za frak i mówi, mów no, coś, co zrobiłeś mojej córce, gdzie ona jest, mów! I tak mnie złapał za frak, ja mówię, i chciałem to zamienić w żart. I mówię do niego, spokojnie, panie Mirku, pobrano wymaz z pochwy i próbki spermy. I go puściłem. I to był bardzo zły żart. Słuchajcie, to był fatalny żart niestety. Już nic głupszego nie mogłem powiedzieć. No pan Mirek finalnie nie został, kurwa, ojcem chrzestnym, jakby moim dzieci.
No trudno, no niestety. Ale no, prawdę powiedziawszy, no to jebniętym gościem byłem jeszcze bardzo długo. Ja powiem szczerze, że jak szedłem do szkoły średniej, to praktycznie nie miałem w ogóle znajomych, dlatego wpadłem na taki pomysł, że dołączę do jakiejś subkultury, żeby mieć więcej kumpli i tam chodzić po prostu na jakieś koncerty, bójki, chuj wie. No nie? Więc zastanawiałem się, kim mogę być. Czy mogę być skinem? Nie za bardzo, kurwa. Kiedyś się ogoliłem, przez 2 miesiące wyglądałem jak pociąg, kurwa, mówię, najgorsze. 2 miesiące mojego życia. Nie umiałem jeździć na deskorolce i słuchajcie, zostałem metalem. Kompletnie z pizdy zostałem po prostu metalem. Tylko nie wziąłem pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy. Że kurwa nienawidzę metalu. Chodziłem w glanach 40 stopni w lato, słuchajcie, między palcami, kurwa, następny ekosystem, idę na koncert. Problem polegał na tym, że na tych wszystkich koncertach, kiedy tam chodziłem, no to inni metale zadawali mi bardzo, bardzo niekomfortowe pytania. Pytania w stylu: Bendler, słuchałeś Slayera? Slayera. Ja więc musiałem wymyślić nazwę nieistniejącego zespołu. Mówię: a słyszałeś 666 in the moon? In the rain, in fire of the fucking desire? I powiedział mi typ kiedyś: słyszałem. Co ty, kurwa, oszuście zajebany, w dupie to mam. I tak się skończyła moja przygoda, słuchajcie, z metalem. Z dziewczynami też było po prostu fatalnie. Ja byłem tak zakompleksionym człowiekiem jeszcze do niedawna, można powiedzieć. Mam takiego znajomego, który w Gdańsku ma sex shop, Piotrek. To jest bardzo spoko gość. Ja autentycznie chodziłem do Piotrka, słuchajcie, i patrzyłem na te wszystkie gadżety, no inspirowałem się, jakby tu na cheatach podejść do dziewczyny, no nie? I któregoś razu, jak byłem w tym sklepiku, no to patrzę, jest taka malutka, szklana gablotka i tam takie mini, mini perfumy, po prostu, no nie? I każdy perfum kosztuje 299 zł. Dziwne. Mówię: ty, Piotrek, co to właściwie jest? Co ty tam masz, nie? I normalnie Piotrek jest moim naprawdę zajebistym kumplem, nie? Do momentu, aż widzi, że jest w stanie coś mi opierdolić w tym sklepie. I wtedy już nie jest moim kumplem, tylko dostaje takiego radiowego głosu i zawsze mówi: a! To feromony, 100% ruchanka. Słuchajcie, jak ktoś używa słowo ruchanko, to dla niego oznacza na wejściu 0% ruchanka, naprawdę. Nie? Jest tak. Ale tak patrzy, mówię: ty, Piotrek, ale to kosztuje no 299 zł. On mówi: ha. Sprawdź i przekonaj się sam. Słuchajcie, ja nie jestem głupi, ani nie jestem frajerem. Po prostu chciałem to sprawdzić. Dałem mu te 299 zł, wziąłem te feromony, pobiegłem na chatę, siadam przed laptopem, pierwsze co, no musiałem to sprawdzić, więc googluję feromony. Słuchajcie, pierwsze 5 stron sprawdzicie sami w goglach, same zajebiste recenzje w stylu: hej, pierwszy seks, wreszcie nie jestem prawiczkiem, ale logik, brakowało jeszcze tylko polecam dla całej rodziny, kurwa. No same zajebiste recenzje feromonów. Mówię: matko boska, to trzeba po prostu sprawdzić. Więc, no to były jeszcze czasy, nie było jeszcze Tindera, było Badu, więc stwierdziłem, że muszę się spotkać z najbardziej zdzirowatą dziewczyną, jaką tylko jestem w stanie ogarnąć na tym portalu. No i poszedłem na taką randkę testową, no nie? Jakby przed wejściem, no producent nie podawał, jak dużo należy zastosować feromonu, żeby działało, nie? Więc tak pro forma, tak przed wyjściem, bo to była tam mini kuleczka, wziąłem tak. No po prostu opierdoliłem się tym, jakbym szedł na grzyby. Słuchajcie, ofem się tak nie pryskam, kurwa, do lasu, jak tymi feromonami. Wyjebałem chyba z pół fiolki, mówię: to jest ze 300% ruchanka na bank. Dobra. Ubrany w koszulę, polazłem tam do knajpy, no i poszedłem pół godziny szybciej, jakby żeby zrobić dobre wrażenie. No i jak wszedłem do tego lokalu, zauważyłem, że kelnerzy już się tak obracają. Ja tylko przechodzę obok, mówię: będzie grane dzisiaj, będzie grane. Słuchajcie, siadam przy tym stoliku, zamówiłem sobie zupę, nie piwo, kurwa, żeby nie wyjść na alkoholika czasem, no i czekam, nie? Łapska mi się już pocą. Punktualnie 19, przychodzi ona, siada, mówi: ja pierdolę, co za... Słuchajcie, wyglądała znacznie lepiej niż na zdjęciach. Wpadłem od razu w stres. Zaczynamy rozmawiać. Ja jeszcze wtedy nie byłem zbyt ogarniętym komikiem, więc tam wiadomo, zaczynam coś gadać, że co to nie ja, kurwa, wiadomo, nie? I tak jak do niej gadałem, no to zauważyłem po jej minie, że te feromony już zaczynają normalnie robić roboty. Słuchajcie, jej mina wyglądała mniej więcej tak. Hmm.
Mówię, to chyba działa. Słuchajcie, no po samych oczach krowich, to już mówię, to jest ze 145% włochanka. Mówię, to jest... Coś w tym jest, słuchajcie, nie wiedziałem, jak długo te feromony będą działać, więc musiałem szybko uchnąć plan. Musiałem mieć strategię na zaś, więc patrząc jej w oczy nawet nie mrugałem. Byłem jak romantyczny, kurwa, gekon. Po prostu patrzę jej w oczy i knuję, nie? Mówię, dobra. Najpierw lodzik. Za Intermarché. Później od tyłu na wydmach. I na końcu jeszcze wydębię 3 dyszki na wachę. No plan był dobry. No umówmy się, że plan był dobry. I w pewnym momencie ona w ogóle ucięła tą rozmowę. Tak nachyla się nade mną, mówi, wiesz co, jebać to, idziemy stąd. Ja mówię, serio? Ona, czujesz jak tu jebie? Czujesz to, co tu tak jebie? Normalnie jebie tu takimi laszkami. Normalnie, co to jest? Skąd to jebie? Co to jest za zupa? Mówię, grzybowa. Mówi, to ta zupa tak jebie. Słuchajcie, woła kelnerka, przychodzi kelnerka, jeszcze lepsza dupa. I tutaj jest taka kłótnia. Po cichu ona mówi, proszę się tu nachylić. Jak to kurwi? Proszę. No kelnerka tam. Ojej, faktycznie, ale to nie są laszki. To jakby jakimś takim normalnie kudasem. Kurwa takim... Co to jest? Co takie... Jakieś takie jaja to są. No on mówi, nie, to są laczki, kurwa. Wiem, bo mój ojciec takie nosił. Ja mówię, no mówi, nie. Mój chłopak jak wraca z piłki, z holówki, to normalnie te spodenki takimi jajami mu tam walą. Ja tak siedzę, tylko mówię, wie, to się, kurwa, nie dzieje naprawdę. Błagam, żebym to tylko nie był ja. I to się okazało, że to ja. Ale go mówię, on mówi, co tam na tej kuchni dają? Zaraz wracam. Ja mówię, mówi do niej Paulina, to ja. Słuchajcie, wiecie, jak się, kurwa, skompromitowałem? Mało tego, że randka szybko się skończyła, tak jak później o tym myślałem, no to jednak jakieś ruchanko miało miejsce. Dlaczego? Bo Piotrek wyjebał mnie na 299 zł. Także super. Może tak zapytam w ogóle, o, inaczej, gruziąc, czy ktoś z was tutaj skakał na bungee? O, świetnie, dobrze. Gdzie to było? W Gdańsku, dobrze. Z ilu metrów? Dobrze, jesteś pewny, że po prostu po pijaku nie wyjebało cię z balkonu? Na pewno? Dobrze, bo pytam, dopytuję zawsze, bo odpowiedzi są różne. Pytałem się typa w Katowicach, siedzi dwóch metali, no i mówię, dobra, ziomek, gdzie skakałeś? Mówi, na Woodstocku, nie? Potem kolega obok sprzedał go, że po prostu między koncertami spadł stojtoja. Także super, no na chuj się zgłaszać wtedy, no nie? Pytałem się typa w Kielcach, siedzi łysy, mówię, dobra, ziomek, z ilu metrów skakałeś? Mówi, kurwa, z 3. No to są za odpowiedzi. Ja chciałem bardzo skoczyć na bungee i 5-6 lat temu wygooglowałem sobie, że najwyższe bungee w Polsce jest w Warszawie, 100 metrów do góry. No to jest jednak kawał odległości, więc namówiłem moich dwóch najlepszych ziomków i zrobiliśmy sobie wycieczkę z Gdyni do Warszawy, żeby po prostu skoczyć. No nie, miałem jeszcze wtedy Alfę 147. Ktoś tu miał Alfę? No bo dziękuję bardzo. Słuchajcie, jakby gdybym miał nakręcić reklamówkę Alfy, wyglądałoby tak, że jedzie Włoch tam... Wszystko się rozjebało, nagle wjeżdża logo. Alfa Romeo. Z miłości do awaryjności. Taka jest prawda. Słuchajcie, wyjeżdżamy z Gdyni, sprzęgło zostało nam, kurwa, już w Elblągu. Po prostu zostało w podłodze. Jakby kolega, który trzymał sprzęgło, został bohaterem wycieczki. Miałem zajebiste głośniki, miałem 8 głośników Bose. Radio włączyło się dopiero, kiedy wysiedliśmy z auta. Takie to są rzeczy. Ale dobra, teraz wreszcie jakimś cudem udało nam się dojechać do Warszawy. Ja jeszcze tylko raz przypomnę. Zrobiliśmy 365 kilometrów. Wyjebaliśmy po 150 zł na wachę w 7 godzin i moi kumple podchodzą pod ten dźwig, patrzą do góry i mówią, nichuja nie skaczemy. Nichuja. Ja mówię, co jest z wami? No przecież zobacz, jak tam jest wysoko. Ja mówię, kurwa. Nie po to jechałem tym gównem 7 godzin, żeby teraz popatrzeć sobie, kurwa, na koszyk z dołu. Mówię, w dupie to mam, idę skakać sam. Dobra, idę skakać sam, słuchajcie. Przechodzę przez płotek i teraz z takiej małej kanciapki wychodzi dwóch prowadzących do bungee. Zapraszamy do zabawy.
I teraz o co chodzi? Ja myślałem, że to jest żart na początku, że to jest zwykły prank. Takich pranków jest od chuja na tych, którzy chcą skoczyć. No nie, tak podchodzę do nich bliżej i czuję, że po prostu kurwi od nich wodą, że aż mi oczy szczypią. I tak patrzę na te dwie pijackie mordy. Chuj, może taka praca. Wie, dobra, panowie, idę dalej. I teraz dochodzi do mnie ten pierwszy koleś. Podchodzi i mówi, słuchaj, ziomeczku, na początku musisz się zważyć. Teraz co to znaczy? Że dam mi żubra w puszce, będę jebał na hejnał, żeby się przygotować? No nie wiadomo, na początku nie. Okazało się, że musieli mnie zważyć, żeby dobrać linę do ciężaru mojego ciała. No nie, więc teraz tak, słuchajcie, wchodzę na taką starą, żelazną, perelowską wagę. Dobrze, żeby tam jeszcze, kurwa, octem nie dociążali w tym wszystkim. No i ziomek mnie zważył i tam woła do typa w kanciapie tam, Andrzej! 70! I teraz z kanciapy, słuchaj, nie mamy! Co mamy? 50! Chuj, dawaj! Będzie pan miał dłuższy lot, to jest gratis, także spokojnie, wszystko będzie dobrze. Tylko ja dalej myślałem, że to jest beka, że to jest taki prank na mnie i teraz patrzę na moich kumpli i mówię, co, beka, nie? 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 Nie beka? On mówi, nie, dawaj, spierdalaj stąd, chodź! Wracamy do domu! Ja mówię, Jezus Maria! Słuchajcie, i tutaj zacząłem się bać, bo patrzę, siatka ochronna, która miała być pod tym dźwigiem, to był zwykły materac z Lidla, nie zatrzymałby, kurwa, wiewiórki, jakby spadła z drzewa! I patrzę na to, mówię, co to jest za prowizorka, ludzie? Co to jest w ogóle? Tam pierdolisz. Będzie dobrze. I teraz byłem cały w stresie, więc wołam do mojego kumpla, macham mu ręką, żeby jakoś zareagował, nie? I teraz mój kolega wyciąga telefon i myślałem, że będzie dzwonił na policję. Patrzę, a ten kurwa kręci. Mówi, dawaj, pędler, będzie beka! Do góry! I teraz stoję jak ta łajza, zapięty już w te sznurowe, w te wiązania. I teraz tak, ten koleś wchodzi ze mną do tego koszyka, w ogóle sobie nie zapiął tej uprzęży ochronnej, nie? Drugi typ wcisnął guzik, chuj, jedziemy. Na początku mówię, pierwsze 5 sekund, mówię, dobra, nie jest źle. Mówię, ja pierdolę, jak te ptaki blisko latają. Co tu się dzieje? 10 sekund. Mówię, kiedy to się wreszcie zatrzyma? Słuchajcie, w pewnym momencie jest tylko tak, widzę, Warszawa się zaokrągliła, lekko powiało wiatrem z lewej, srać mi się zachciało, mówię, ale się wpierdoliłem, matko boska. A my dalej wjeżdżamy. Moi kumple już są tacy malutcy, słuchajcie, i w pewnym momencie wreszcie dojeżdżamy na górę, tym wagonikiem zatrzęsło w ogóle, ten typ w ogóle się ze mną nie pierdolił. Otwiera mi balkon, stopy mi wystały już do połowy, mówi, dobra ziomek, 3, 2, 1, bungee. Ja tylko tak spojrzałem, mówię, wypierdalaj! Sam se tam bungee, kurwa, słyszysz? Zamykaj tą bramkę! Zamykaj to! Tylko nie połapałem jednej ważnej rzeczy. W pewnym momencie, jak tak klęczałem tam, mówię, kurwa, nie po to jechałem 7 godzin, żeby się teraz skompromitować przed tymi downami. Mówię, dobra, teraz albo nigdy, więc mówię, dobra, skaczę. I teraz zamknąłem oczy, wychylam się troszeczkę bliżej. I nagle jest tylko takie... Mówię, ty koleś, przecież ja mam luz w tych rzepach. No, tam pierdolisz. Faktycznie. Musisz poprawić rzepę z tyłu. Ja mówię, jaką rzepę? Sam mnie tam zapinałeś w to. Słuchajcie, wpadłem w taką panikę, łapska zaczęły mi drżeć, że zacząłem obliczać, czy jak wypadnę ze 100 metrów, czy dam radę złapać się gałęzi na dole. No, takich rzeczy, kurwa, nie powinno być tam na samej górze. I w pewnym momencie złapałem się po prostu tej poręczy i mówię, stary, ja nie skaczę, mam to w dupie, zesrałem się, kurwa, słyszysz? Wciśnij ten guzik, nigdzie nie skaczę. Gdy miał na mnie kompletnie wyjebane, tylko tak stoi i mówi, słuchaj, jak chcesz, to ci zajebie kopa i polecisz, kurwa. Ja mówię, Boże, co za typ! Dobra, dawaj. Ale wiadomo, słuchajcie, wiadomo, że typ mi nie sprzedał kopa, tylko no, zaczął mi tak wypychać z kolana w krzyż. No nie? I w pewnym momencie jak już mnie tak wypchnął, że mi jaja wystawały, to wpadłem w taką panikę, że zacząłem, kurwa, jego wypychać. Mówię, gdzie, kurwa? Złapałem go tam za bluzę, mówię, gdzie, kurwa? Gleba! Trzymam typa i drę mordę do moich kumpli na dole, mówię, ej! Nie chcę! Na dół! I słyszę tylko mojego kumpla z piwkiem, coś tam krzyczy. Mówię, co?
Pizda! Czajcie fazę, że moi kumple już chlali z operatorem. Już nie było szansy, żeby ktokolwiek wcisnął ten guzik na dole. I w pewnym momencie, jak już się tak znowu skuliłem, mówię, stary, nigdzie nie skaczę w dupie, to mam po prostu wciśnić się ten kurwa guzik. I ten koleś tak miał mnie dalej w dupie, ja nie wiem, on chyba już wytrzeźwiał po prostu, bo jak był taki oparty o tą barierkę, tak mówi, wkurwiasz mnie. Skaczesz albo ci obrzygam. Nie mógł mi dać po prostu lepszej motywacji. Nie wyobrażam sobie gorszej śmierci, niż gdybym faktycznie wypadł z tego koszyka. Po prostu tak zajebałbym jak Mufasa w Królowie. Ten typ jeszcze pożygał na to. Ten paw by mnie kurwa dogonił pewnie w tym wszystkim. Jeszcze przykryłbym jak taki cukier puder gofra za piątkę. Znając życie, jestem ogólnie ateistą, ale nie będę się z nikim spierał, czy jest Jezus, broda, sandały, jakby mam z tym luz. Ale jestem ateistą, ale gdybym faktycznie zginął na tym bungee, bym zajebał w ten beton, to tym samym holownikiem pewnie wjechałbym do nieba jeszcze. I znając życie, pewnie obudziłbym się jak w Matrixie po prostu cały na biało. Wy kurwa, gdzie ja jestem? Siedzi jakiś bro, jakiś, siedzi jakiś dziad, długa broda, klucze, tak patrzy na mnie, mówi... Nie wejdziesz w czapce. Nie wiadomo. Mogłoby się tak skończyć. W ogóle strasznie wkurzają mnie reklamy radiowe. Tutaj Kwiatek opowiadał troszeczkę takim radiowym głosem. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, ale jest taka reklama, która tam chyba od 7 albo 10 lat lata w radiu. Tam jest zazwyczaj taki gość, który tak dynamicznie wjeżdża w głośnik. Jak siedzicie za kółkiem, jest takie: tylko w strefach euro! Telewizor Samsung za 1999! Znacie to? Słuchajcie, ja zastanawiam się od 10 lat, co ten koleś jest taki wkurwiony. O co chodzi temu człowiekowi? Pralka Whirlpool, 2000 obrotów! Jeszcze tylko brakuje, kurwa! Co ten typ jest taki wściekły? I wiecie, co wykmieniłem? Że ten lektor to jest kierownik tego sklepu. To nie wiem, czy wiecie, ale Euro RTV AGD zawsze ma troszkę za wysokie ceny i wszyscy uciekają do Saturna, do Mediamarktu, a tam prawie praktycznie są puste sklepy. I ten kierownik siedzi taki wkurwiony, już powywalał połowę ludzi. I czy jest dalej wkurwiony? Na przykład taki po pracy, nie? Że na przykład żona zrobiła mu taką małą wkurwioną listę zakupów tutaj i na pełnej piździe wjeżdża po prostu do żabki z buta. Dzień dobry, poproszę to salami pakowane po 6. Za 9,99. I tylko dziś ten ser za połowę ceny. Ale uwaga, to nie wszystko. Żwirek dla kota. Ten różowy. Ten z przeceny, nie ten ty szmato. A jeden grosik wsadź sobie w dupę. Nie wiadomo. Wiadomo, to jest głupie i wulgarne, jakby o, to jest taki obraz w mojej głowie, ale coś, co bardziej mnie wkurza od tych reklam, to jest w ogóle lokowanie produktu. Nie? Lokowanie produktu jest już wszędzie, mam takie wrażenie. Jest w filmach, w serialach, ja się nie mogę doczekać, aż będę kiedyś miał dzieci i będę czytał na przykład, nie wiem, Władcę Pierścieni na dobranoc i będzie Gandalfie! Nim pójdziesz na Mordor, pamiętaj, że powiększysz swoją różkę już w 4 tygodnie. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I ja zastanawiam się, jak daleko zaprowadzi nas lokowanie produktu. Jak bardzo będziemy jeszcze robić się w chuja, ale tak już między wierszami po prostu, nie? No dokładnie. Jesteście parą? Tak, dobrze. Jak długo? 3 miesiące. Dobrze. To tylko tak zapytam. Nie chcę być chujem jakby w tej sytuacji. Jakiś seks jeszcze tam ma miejsce? Dobrze. Dobrze, a spokojnie, naprawdę. Mówię, nie chcę być chujem, ale czy to jest ostry seks? Dobra, inaczej. Piecze? Widzicie mnie też. Dlatego stosuję kutagen. Nie, tak, tak się to może skończyć dla nas wszystkich. Ale no, na koniec
Na koniec chciałbym, żebyśmy pogadali chwilę o miłości. Ja byłem tylko raz w życiu zakochany i to właśnie w tej dziewczynie z Sopotu. I powiem wam szczerze, że no popełniłem jeden bardzo ważny błąd na naszej drodze życia, że zaproponowałem nam, żebyśmy razem zamieszkali. Za szybko. Zaczęło się chyba, nie wiem, 5 dnia. Wchodzę do kuchni, mówię, kochanie, zrobisz jajówkę z 4? No i tam zza zlewu słyszę, no ty chyba jesteś jebnięty. A kto ci robi śniadania cały tydzień? Ja mówię, o ty pizdo. A kto po tobie sprząta przez cały tydzień? Nie? I tutaj i zawsze jest taki mecz w ping-ponga na argumenty, co kto dla siebie zrobił, żeby było tak fajnie i milusio, nie? Kto ile razy zrobił śniadanie, obiad, wyszedł z psem, ze smyczą, bez smyczy, kurwa! Skończyło się na tym, że zbywałem gary, żeby nabijać punkty do kłótni. Więc zobaczymy po kolacji, szmato. Łyżeczka do herbaty za 2. Durszlak za 7. No chodź, no chodź, zaraz zobaczymy. I teraz też jest tak, że jeżeli jest trudny związek, ale jeżeli seks jest wystarczająco dobry, no to facet jest w stanie czasem przemilczeć, powiedzieć coś miłego, zamknąć mordę, jakby wiadomo, nie? Natomiast tutaj już było tak fatalnie, że wszystkie próby ratunkowe po prostu nie działały. Obiadki, seksowna bielizna, wiem, wszystkie opróbowałem. Wiem, jak koronki wchodzą w dupę, ta wiedza mi się do niczego już dzisiaj nie przyda, ale wiem, o co chodzi. I kiedy ona już była spakowana w torbę i miała się wyprowadzić, to wiedziałem, że no, bardzo mi na niej zależało, więc musiałem zrobić coś bardzo, bardzo romantycznego, żeby uratować sytuację, więc poszedłem się wysrać. No wiadomo, że na kiblu przychodzą najlepsze pomysły. I tak jak siedziałem i myślałem, słuchajcie, w łapska wpadł mi kosmopolitan. I w tym kosmopolitanie był artykuł 25 porad, jak uratować wasz związek. Słuchajcie, piękne, proste porady, na które sam za chuja bym nie wpadł. Pierwsza, weź ją na spacer. Spójrz jej w oczy i powiedz, co czujesz. Nikt mi nie powie, że po tygodniu kłótni od rana do wieczora nagle złapię za rękę i pobiegniemy w chuj do lasu. Nie, takie, no takie rzeczy się nie dzieją, nie dzieją się. Ale przeczytałem wszystkie te porady i 24 brzmiała, nagrajcie własną sekstaśmę. To tchnie w wasz związek, nową namiętność, a także oglądając wideo, nauczycie się o sobie nowych rzeczy. Mówię, to jest genialne, słuchajcie, zerwałem się z tego kibla, pobiegłem do kumpla, po kamerę, może nie 4K, ale dawała radę ze światła żyrandola, wszystko było widać. Musiałem zadbać o klimat, więc pobiegłem do sklepu, trochę się znam na winach, kupiłem jakieś lepsze, więc nalałem nam kadarki. Idealnie rozlałem do 2 kufli, kurwa, mówię, teraz. Dziabnęliśmy na raz, mówię, chuj, jest klimat, teraz albo nigdy. Ja powiem tak, ja mam za sobą chyba, nie wiem, z 600 występów stand-upowych, żaden występ mnie tak nie zestresował, jak ten moment, kiedy odpaliłem nagrywanie i kurwa, poleciałem do tego tapczachu. Naprawdę, w takim stresie jeszcze nigdy nie pracowałem. Na szczęście udało się nagrać wszystko w kilku pozycjach, też na szable tu hejbeja. Nie wiem, czy ktoś kojarzy szable? Nie? Wierzysz? Zresztą kurwa, wygooglecie sobie, nie? Nie będę teraz tutaj kawasut wyrobił. No jednak, no 7 minut uważam za bardzo dobry czas, jak na pornosa. Kto nie obejrzał na X-hamsterze takiego sztosa? Więc tak. Zgraliśmy materiał z karty na laptopa. Oczywiście, że została na noc. Mówię, kurwa, nic nas nie uratuje, tak jak ta sekstaśma, no nie? Na drugi dzień siadamy na sofce. Wyzerowaliśmy kadarkę. Złapaliśmy się za ręce, mówię. Teraz albo nigdy. Odpalam VLC player. I zaczynamy to oglądać. Pierwsze 30 sekund mówię, kurwa, to jest niemożliwe. Słuchajcie, moja własna matka przez 30 lat nie była w stanie wbić mi do głowy. Dopiero patrzę na ten wideo, mówię, jak ja się kurwa garbię. Przecież to jest jakiś dramat. Słuchajcie, jeszcze w tym wszystkim, jak mi jeszcze bebzol wyjebało, wyglądałem jak taka po prostu gęś w skarpetach na tym. Sam odgłos, który wydawałem, słuchajcie, sam odgłos, który wydawałem, kiedy robiła mi gałę, nie. Przepraszam, kiedy doznawałem fellatio,
Nie lubiła, kiedy tak mówię. No dobrze, więc ten odgłos, który wydawałem, ja to porównam do czegoś takiego, że jak robicie sobie gorącą kąpiel w niedzielę, nie? I woda jest w chuj gorąca, wsadzacie stopę i jest takie... No kurwa, trzymam się futryny i tylko... Przecież jakbym cofał cysterną, normalnie, takie... Drugie skojarzenie? Uwolnić orkę z Downem. To jest ten Willy, który nigdy nie przeskoczył tego murku. Jest takie, hej Willy, koniec. Ale muszę zapytać, bo zawsze pytam, co miasto. Na przykład, ziomek, jak jesteś podczas gały? Dobra, nie powiesz? Dobra, kolega, jaki on jest podczas gały? Dobra, to i tak, okej, luz, naprawdę, to i tak jest chuj, słuchajcie, do samej minety zabierałem się jak do wymiany gniazdka w ścianie. Ty, ale tam nawet nie ma tego bolca z przodu. Gdzie jest ten bolec? Słuchajcie, no nie byłem w stanie w ogóle wyrzucić łechtaczki paluchem w tym wszystkim. Ona już taka wkurwiona mówi, wchodzisz z tym ryjem czy nie? Mówię, dobra, zaraz. Słuchajcie, normalnie w stresie zacząłem po prostu od palczatki z kciuka. Mówię, chuj. No kurwa, czułem się, jakbym grał w Xboxa jedną ręką, po prostu. Mówię, kombosy nie działają, czas spierdala, nic się nie dzieje. No już wkurwiona, wchodzisz z tym jęzorem, czy nie? Mówię, zaraz! Się znowu wpierdoliłem, kurwa. No i ty to lubisz w ogóle, czy nie? Ja mówię, kocham, kurwa. Dobra, spokojnie, dopiero się zbliżam. Jeszcze 10 centymetrów zostało do tego. Mówię, dobra, pierdolę, to dzwonię po ojca, kurwa. Słyszysz? Słuchajcie, Grudziądz, bardzo wam dziękuję. Byliście fenomenalni. Kocham was, dziękuję wam serdecznie. Adam Bender, proszę państwa, w programie Strach na wróble. Wspaniały człowiek, wspaniały człowiek.